Z mojej intermarium. No właśnie. Po polsku przetłumaczone jako panie, panie profesorze, z tym intermarium to jak to jest w obecnym układzie geopolitycznym, to jest jakaś szansa na zrealizowanie tego projektu? Jest. Czy to jest tylko nasze chcieństwo? Nie, Polska od morza do morza? Nie, to nie jest Polska. Po pierwsze, tylko Rzeczpospolita od morza. Rzeczpospolita. A Rzeczpospolita to znaczy system federalny, czyli federacja. Może to się odbyć w ramach Unii Europejskiej, nieważne. Integracja powinna być tych krajów, w których interesie leży, żeby trzymać się rajem. I nawet Litwini rozumieją, że na dziś, nie mówiąc już o Ukraińcach, bardziej by się opłacało być razem, niż być osobno. Tylko w jaki sposób to zrobić, to jest inna sprawa. To już zajmie bardzo długo i myślenie strategiczne wiodące do Międzymorza powinno odnosić się do Ameryki, bo Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który może takie szaleństwo sfinansować. W interesie Stanów Zjednoczonych jest, żeby taki twór powstał? W interesie Stanów Zjednoczonych jest stabilność i stabilizacja. Kiedy patrzono się na najazd z trzeciego świata na Europę przez Grecję i Bałkany, to ktoś mi powiedział: kurczę, szkoda, że cię nie posłuchaliśmy, bo teraz to by nas taniej kosztowało, jakby to Międzymorze już było. Ktoś by mógł to zatrzymać o wiele skuteczniej. Tak jak zrobili to Węgrzy. Tak jest, absolutnie tak. Grecy nie byli w stanie. Tak, 10-milionowy. Nie ma w ogóle, chodziło o wolę. Czy jest wola? Tak. Jak jest wola, to jest wszystko załatwione. Świetnie. Dobrze. Czytamy Międzymorze. Czytamy Intermarium. I pewnie się zobaczymy za parę miesięcy w związku z tym w Dublinie. Dziękuję panu uprzejmie.